Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest bitwa, to jest największe polowanie, jakie odbyło się do tej pory. Na samej górze, znaczy po lewej stronie, widzicie no, przykładowe szczury, które tym razem były po prostu misiami. Czyli po pierwsze, trzech członków Evil Panda Squad na samej górze. Po drugie, reszta teamu to członkowie mojego klanu, właściwie to klanów, czyli Dywizji Pancernych Andersa. Naszym symbolem, wiadomo, jest niedźwiadek. A dlaczego jest to, każdy z Was, kto historię chociaż troszkę liznął, między innymi, no to powinien wiedzieć. Słuchajcie, także są same niedźwiadki, no i artylerię jako myśliwi. Ja tutaj jadę, żeby jak najszybciej zginąć, ponieważ chcę się przerzucać pomiędzy nimi. Słuchajcie, pula nagród w tej konkurencji to ponad 24 tysiące złota. Także naprawdę było o co się bić. No i tutaj stanąłem. Zostałem rozwalony. I ktoś zarobił za to 200 golda. Za mnie było niestety bardzo, bardzo mało, bardzo niska nagroda, ponieważ no, stanąłem w miejscu, kurczę, nie uciekałem. No i zobaczcie, co się tutaj dzieje. W Panzer 1C są członkowie mojego klanu. W pojazdach czwartego poziomu są, no tutaj widzę, zderzenie było, ktoś się niestety zderzył i pierwsza panda, kurde, już niestety siadła, no przykro mi, a oto jest główne danie, o właśnie, gdzie on jest, kurczę, głównym daniem oczywiście tego polowania był Multi, za niego był Jak Tiger lub 10 tysięcy złota. Kolega, który wygrał, już się do mnie zgłosił. Wybrał 10 tysięcy złota i to złoto dostanie dzisiaj, ale o tym powiem. Zwróćcie uwagę, że już niewiele zostało ich. Ja się tak szybko przerzucam. Jest tutaj Chaffee. Niebieski Chaffee to jest oczywiście członek Evil Panda Squad. Natomiast tym różowym, uroczym pojazdem porusza się Multi. Tu było blisko. Jak to oglądacie, musicie zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Każdy człowiek, który tutaj blisko Multiego się przewinie i będzie miał okazję oddać strzał, no ociera się o 10 tysięcy golda. 10 tysięcy golda to jest naprawdę, uważam, fajna nagroda. Kosztuje sporo kasy w sklepie. Można za to kupić sobie Jak Tigera na przykład. Można sobie kilka czołgów takich mniejszych kupić, siódemek na przykład po przecenie. No M37 był tutaj bardzo blisko, ale akurat, nie wiem, nie udało mu się go chyba przebić. No i Multi wjechał bardzo źle, słuchajcie, to jest pułapka na szczura, w tym przypadku na pandę. Tutaj tak naprawdę, jak ktoś wiedzie, rzadko wyjeżdża i ten kolega, nie wiem, na przeładowaniu chyba był, czy nie zwrócił uwagi, że 10 tysięcy golda przejechało mu obok nosa, dosłownie. No i teraz strzał był, ale niestety nie trafił. Słuchajcie, Multi zdecydował się, jak widzicie, tutaj jechać do miasta. Zresztą sporo tych czerwonych kropek tutaj jest. Na minimapie, może wam powiększę trochę minimapę. Teraz doskonale to widzicie. Pojazdy czwartego poziomu to dowódcy klanowi lub tam zastępcy dowódców z Dywizji Pancernych Andersa. Było ich trzech. No i za niego można było fajne kody wygrać. Tutaj driftuje już Multi. No i słuchajcie, udało mu się uciec, ale zwróćcie teraz uwagę, co się dzieje na mapce. Jeszcze ją powiększę. Zobaczcie, co się dzieje. Tak naprawdę każdy już chyba wykrył Multiego, a tutaj obaj uciekają. Kto to jest? Zaraz zobaczymy. Chyba Ucin, tak. Ucin ucieka razem z Multim i słuchajcie, no, rozwalenie tych dwóch gości to jest naprawdę sporo, sporo golda. Za rozwalenie Ulcina jest 1000 golda i jeszcze kot na 300 golda, tam ten czołg i coś tam jeszcze, miejsce w garażu. Także też jest nieźle. Multi tutaj zdecydował się jechać. Chłopaki nieźle uciekają, to musiałem im przyznać. Naprawdę, no jak na pandy przystało, udało im się uciekać jak najdłużej. Niestety pierwsza panda, czyli XNEF, no tam zderzył się i kurczę, no
uległ myśliwy na samym początku. No i tutaj, kurczę, multi źle tutaj chciał tutaj wycyckać tych i jakoś ich tutaj wymanewrować, ale to była zła decyzja. I tutaj znany wam Tarzan strzela multiemu w gąskę. Słuchajcie, w gąskę. I następnie multi tu wyjeżdża, niestety zostaje rozwalony. Wygrywa całą imprezę kolega Davidio, o ile dobrze to zapamiętałem. No i słuchajcie, kolega Davidio wzbogaca się o 10 tysięcy golda. Kolego Davidio, jeżeli to oglądasz dzisiaj, tego golda ci kupię w sklepie, także tam spokojnie. I niestety ostatnia panda, czyli Ucin, został rozwalony. Notabene przez gracza, który aż 3 pandy, przepraszam, nie pandy, tylko 3 misiaków ogólnie utłukł i naprawdę fajną też ma nagrodę. Okej, tak się zakończyło główne polowanie i teraz mniej więcej przeczytam wam, kto ile i kto kiedy dostanie nagrody. To jest bardzo ważne. Ja to sobie na kartce wypisałem. Wasze niki mogę oczywiście przekręcić, ale to nie jest aż takie ważne. Będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Słuchajcie, więc tak. Kolega Bartek aż 3 misiaki upolował. Było to dowódca klanowy, jeden z dowódców klanowych DPA oraz jedna panda. I dostaje takie nagrody. 1500 golda oraz 2 kody. Na kody po 300 golda, jeden dzień premium, miejsce w garażu i czołg, już tam nie pamiętam, T2 Light czy coś takiego. I te kody i to złoto dostanie, ponieważ część z tego ufundował Wargaming, więc powiedzmy, że ten kolega wszystko dostanie od Wargamingu. I ja to zgłoszę jutro, nie wiem kiedy oni te kody dadzą. Następnie Tarzan wygrał, kogo on, a właśnie, ustrzelił jedną pandę. I wygrał 1000 golda oraz kod. Właśnie. 1000 golda może dostać w każdej chwili. Możecie się zgłaszać dzisiaj już do mnie. Natomiast kod od Wargamingu nie wiem kiedy będzie. 1000 golda jest ode mnie. Następnie Nutella. Nutella jednego ukatrupił misiaka i dostaje 500 golda. W każdej chwili może się zgłosić do mnie i ten gold zostanie kupiony dla niego. Następnie kolega Polisz Kubek, 2 utłukł misiaków i dostaje 2 razy po 500 golda, czyli 1000 golda i może się zgłosić w każdej chwili po niego. Następnie kolega Lukier Luke, aż 3 sztuki utłukł i dostaje tak, 2 razy po 500 golda, czyli to jest w sumie 1000 i może w każdej chwili się zgłosić po tego golda do mnie. Natomiast kod, bo jeszcze tam widzę, że udało mu się ustrzelić dowódcę klanowego jakiegoś z DPA. Na kod musi niestety poczekać, bo kod jest od Wargamingu. Kolega Maxi utłukł 2 misiaki i dostaje 500 golda oraz kod. I obie te nagrody będą od Wargamingu, czyli musi poczekać na to. Następnie kolega Radio77 mnie zabił. Niestety za mnie była nagroda pocieszenia, no ale dobre i to. 200 golda i te 200 golda będzie od Wargamingu, musi poczekać. Następnie kolega Guchy.pl. Jednego misiaczka udało mu się utłuc i słuchajcie, 500 golda dostanie też od firmy Wargaming. Nie wiem kiedy to będzie. I główna nagroda kolega Dawidie. Udało mu się ustrzelić multiego. Nagrodę już sobie wybrał, bo do mnie pisał, 10 tysięcy golda i po te 10 tysięcy golda, mój drogi, możesz się zgłosić do mnie w każdej chwili. Ja po prostu wchodzę do sklepu tego Wargamingu i wysyłam ci to z tego sklepu. Kupuję tam to dla ciebie i dostajesz tego golda. Natychmiast się to pojawi na twoim koncie. I następnie zostały rozegrane po tej konkurencji jeszcze dwie inne konkurencje. Było to polowanie na 2 tłuste byki oraz polowanie na 2 tłuste dziki. Wszystkie nagrody z tych polowań są fundowane przeze mnie. 2 tłustymi bykami, no wiadomo już z góry kto był. To, że ja jestem tłustym bykiem, no nie wiem czy bykiem, ale tłustym na pewno, to wiadomo. I drugim tłustym bykiem był znany YouTuber wam, czyli Faja niejaki, który również do opisu dosyć dobrze pasuje. Myślę, że
Nie pogniewa się na mnie, jeżeli tak powiem. No, i tutaj mieliście nagrody za zabicie nas. W tych dwóch konkurencjach za każdego z nas było po 1000 golda i tak. W pierwszej konkurencji polowanie na byka, tłustego oczywiście. Obydwu nas ubił niejaki Saogi Pierogi, kolega. I dostaje dwa razy po 1000 golda. Może się zgłosić w każdej chwili do mnie po odbiór tego golda. Oczywiście to będzie trwało, wiecie. Ktoś się do mnie zgłosi, wtedy ja muszę go dodać do znajomych, muszę zalogować się tam w tym sklepie. Objaśniam wam, jak to się odbywa. Wtedy muszę tam wybrać, że jako prezent. No i tam oczywiście forma płatności, no to tu nie jest istotne. I kolega, jak tam już z mojej karciochy kredytowej kasa będzie ściągnięta, wtedy kolega dostaje 2000 golda. Tutaj jeszcze, i to w sumie tylko dzięki Fai, powiedział, że tam, no ten zabił dwóch, natomiast był inny kolega, który miał największe obrażenia zrobione, no mimo tego, że nikogo nie zabił. I wyjątkowo w tej konkurencji zdecydowaliśmy się, ponieważ ten, który zrobił największe obrażenia, w ogóle nie miał fraga. No, zdecydowałem się, że tutaj dodatkowo jeszcze nagroda będzie i nie pamiętam, musicie mi przypomnieć. Wydaje mi się, że to było 500 golda, mogło być też 1000 golda, no nie wiem. Nie wiem ile to było, w każdym razie był to kolega z mecho... Kurczę, nie mogę tutaj... Zmechowany albo zmechanizowany, niewyraźnie sobie na kartce napisałem. No i on wygrał również, to jest ode mnie kasa, więc w każdej chwili. Następnie było polowanie na dwa tłuste dziki. Niestety tam było pewne nieporozumienie, wy za szybko wyjechaliście. No ale też w sumie macie to złoto dzięki Faji, bo tu w ogóle nic nie powinniście wygrać. I Faja tam w pewnym momencie powiedział, że my przez jakiś czas, przez minutę w ogóle do was nie będziemy strzelać. No i dlatego udało wam się ubić nas. Normalnie tutaj trochę się wnerwiłem na was, że nie posłuchaliście. Mieliście 3 minuty siedzieć w bazie, my się mieliśmy rozstawić i dopiero mieliście jechać. I tak naprawdę w ogóle wam złota tutaj nie chciałem, no ale skoro ubiliście nas, no to tak. Kolega Kowik 12 chyba, jednego z nas ukatrupił i należy mu się 1000 złota. Te 1000 złota oczywiście jest ode mnie, czyli natychmiast możesz to otrzymać. Oraz kolega Arturo 97, również jednego z nas ubił, czyli 1000 golda i te 1000 golda możesz od razu otrzymać. Okej, tyle o nagrodach. Słuchajcie, teraz jedna taka sprawa. Dzisiaj wieczorem również zrobimy polowanie, ponieważ daliście tam sporo tych kodów ze strony Alienware. Kody dla istniejących kont mnie interesują, ponieważ daliście jeszcze mnóstwo kodów zaproszeniowych. Słuchajcie, ja te kody zaproszeniowe będę po prostu rozdawał. Będę mówił od kogo, ja sobie tam wynotowałem i będę je rozdawał. Natomiast kody dla kont istniejących, chociaż nie można dwóch użyć na jednym koncie, ale na pewno sporo jest was, którzy się nie załapali na ten kod na 300 golda i jeden dzień premium. No to, moi drodzy, dobrze by było, gdyby te osoby się pojawiły dzisiaj. Też zrobimy o jakieś tam 18, 19, coś takiego. I zrobimy jakieś polowanie i po prostu te osoby, które dały te kody, będą szczurami i za ich głowy będą wyznaczone te nagrody, czyli te kody. Aha, i jeszcze jest jeden kod, bo został, w ogóle nie wiem jak ja to obliczyłem, od Wargamingu jeden kod jeszcze jest na 300 golda, jeden dzień premium i ten czołg T2 Lite i miejsce w garażu. Także to też tam za kogoś będzie ta nagroda. No dobra. To wszystko. Żegnam się z wami. Spróbuję jeszcze jakiś film może dzisiaj wykręcić. Trzymajcie się i do usłyszenia.